To ćwiczenie pomoże Ci całkowicie rozluźnić ciało jak ugotowany makaron spaghetti. To bardzo ważne umieć się rozluźnić, gdy tego potrzebujemy. To pozwala nam uspokoić ciało. Możesz wykonywać to ćwiczenie siedząc w fotelu, albo leżąc na podłodze czy na macie. Wybierz takie miejsce, w którym będzie Ci wygodnie. I w którym będziesz mógł skupić się na sobie, na sobie i na swoim ciele. Zaczynamy, jak tylko usłyszysz dzwonek. Kiedy siedzisz lub leżysz, zauważasz, że siedzisz lub leżysz. Co obserwujesz w sobie w tym momencie? Może czujesz coś w nogach, albo w ramionach. A może stwierdzasz, że Twoja głowa jest zmęczona myśleniem i pracą. Albo niewiele czujesz, i to też jest w porządku. Teraz zamknij oczy. Dobrze zaciśnij powieki, jakby mocno świeciło słońce. Zamknij też usta, zaciśnij wargi i zęby, napnij wszystkie mięśnie twarzy, a potem rozluźnij wszystko całkowicie. Zupełnie rozluźnij. Rozluźnij oczy, szczęki, usta, wargi, policzki. Twoja twarz jest rozluźniona i pogodna. Czy czujesz to? Teraz, gdy twoja twarz jest rozluźniona, zaciśnij pięści najmocniej jak umiesz. Poczuj napięcie w dłoniach i napnij też całe ręce. Poczuj, jakie są napięte. Twoje mięśnie napinają się i twardnieją, stają się silne. Może zauważasz, że napinając mięśnie wstrzymujesz oddech. Gdy tylko to zauważysz. Rozluźnij ręce i dłonie, palce, nawet mały palec. Wszystkie mięśnie stają się miękkie i zrelaksowane. Teraz możesz przenieść uwagę na brzuch. Wciągnij go, aż stanie się całkiem płaski i napięty jak stół. Wciągnij i napnij go mocno. I jak tylko zauważysz, że wstrzymałeś oddech, rozluźnij brzuch, westchnij. Poczuj, jak mięśnie brzucha się rozluźniają i stają się miękkie, coraz bardziej rozluźnione. I kiedy już będą całkiem miękkie, łatwiej Ci będzie obserwować oddech i delikatne falowanie, gdy robisz wdech i wydech. Czujesz to? A jak się mają Twoje nogi? Żeby rozluźnić nogi, możesz zacząć od podwinięcia palców u stóp. Ściśnij też kolana, napnij mięśnie nóg i palców u stóp. Poczuj napięcie, i wtedy rozluźnij zupełnie całe nogi. Twoje nogi są teraz miękkie i elastyczne. Kolana się rozluźniają i już nie są ściśnięte. Twoje palce u stóp są rozluźnione. Całe ciało jest zrelaksowane. Zostań dokładnie tu, gdzie jesteś, odprężony. Może masz ochotę skupić się na oddechu: na oddechu, który daje energię całemu ciału. Nie musisz teraz wstawać, nic nie musisz teraz robić. Naprawdę dobrze ci wyszedł test spaghetti i możesz go powtarzać kiedy zechcesz. Na przykład przed Sprawdzianem, albo jakimś innym trudnym dla ciebie wydarzeniem, kiedy tylko będzie ci to potrzebne. Po usłyszeniu dzwoneczka możesz wrócić do swoich zajęć. Mam nadzieję, że będziesz mieć wspaniały dzień.